Jest wtorek, 6 czerwca. Przypomnij sobie sytuację, kiedy wykonałeś jakąś pracę, podjąłeś wysiłek, który można określić jako twój obowiązek i miałeś ze sprostania temu działaniu satysfakcję, poczucie spełnienia. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara. Chcę zobaczyć. Przynieśli. A on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla niego. Faryzeusze i zwolennicy Heroda chcieli złapać Jezusa w pułapkę. Pretekstem była sprawa płacenia podatków Cezarowi. Faryzeusze byli przeciwni płaceniu podatku, a zwolennicy Heroda popierali daninę na rzecz Cezara. Gdyby Jezus opowiedział się za płaceniem podatku Cezarowi, to naraziłby się ludowi. A gdyby powiedział, że nie należy płacić, to naraziłby się władzy okupacyjnej. Pytanie było naprawdę podstępne. Jezus nie stanął po żadnej ze stron. Jego patrzenie było ponad podziałami, jakie tworzyli ludzie. To nie była kwestia albo Bóg, albo Cezar, ale kwestia Bóg i Cezar. Dlatego Jezus wskazał, że w jego myśleniu jest miejsce dla Boga
i jest miejsce dla Cezara. Które obszary Twojej doczesności potrzebują takiego Jezusowego zharmonizowania z Bogiem? W każdym społeczeństwie istnieje wiele podziałów. Są różne partie i grupy społeczne, które się zwalczają. Często prowadzi to do eskalacji wrogości, czy wręcz nienawiści, a nawet do wojny. Do budowania jedności potrzebny jest dystans. Pomaga to wznieść się ponad różne podziały i szukać tego, co ludzi łączy. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli. A on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Poproś Ducha Świętego, źródło prawdziwej mądrości, aby był Twoim doradcą i przewodnikiem na drodze przez życie. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.